19. Ruszamy. Fabryczna 19, Roman Błaszczak, witajcie kochani. No cóż, słuchajcie, wybory były, wybory będą, a w międzyczasie, no niestety, pożar w Gorzowie, spłonęła nam uczelnia. A dzisiaj, słuchajcie, ze mną gość, który jest u mnie chyba pierwszy raz. Zawsze mi odmawiał, słuchajcie. Roman Sondej, kandydat na prezydenta Gorzowa, no niestety przegrał. Ale dobry wynik zrobił. No i radnym został, bo kandydował z jedynki na radnego. Dzień dobry, Romku, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A co, na pan będziemy, tak? Bo prywatnie jesteśmy na ty. Tak czy nie? Jak to między Romkami. Tak, no, jesteśmy. Wszystkie Romki to porządne. Nie, ja mogę na pan, tylko jak będę rozmawiał z tobą na pan, to będą trudniejsze pytania. Jasne. No to na ty, na ty. Nie ma problemu. Dobrze, poważny temat, no bo parę dni temu... Zanim zadasz pytanie, to ja już prostuję. Powiedziałeś, jeden z kandydatów przegrał. Nie przegrałem. Ale nie wygrałeś. Nie wygrałem, taka jest kolej rzeczy, tak rozstrzygają wyborcy, ale nie czuję się przegrany, bo... O wyborach później, o wyborach później. Potem pomęczymy cię o wyborach, natomiast teraz bym chciał porozmawiać na temat uczelni, w której ty pracujesz, więc informacje z pierwszej ręki. Jak to na dziś wygląda, powiedz? No to jest trudna sytuacja, wiem, że władze uczelni... od dnia pożaru praktycznie już analizują, jak zorganizować zajęcia i studentom, i uczniom, którzy korzystają z bazy uczelni, jak pogodzić też pracę tych instytucji, które na co dzień współpracują z uczelnią. Ja pracuję w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która korzysta z bazy uczelnianej. Wiem, że korzystamy z bazy dydaktycznej, która będzie musiała być racjonalnie wykorzystana przez uczelnię, więc zastanawiam się... Ale teraz tak, stan jest taki, że spłynęły dwa budynki, jeden remontowany, a drugi wyremontowany. Tak. Czy to prawda, że będzie trzeba to wszystko zburzyć i od nowa? Nie mam takiej wiedzy technicznej, ale patrząc na po pierwsze wiek tych budynków, to były budynki jedne z najstarszych w mieście, bo... Nawet w województwie się mówi, tak. Mówi się o tym, że ten jeden z tych budynków to trzeci pod względem wieku budynek w Gorzowie po katedrze Spichlerzu. Na pewno konstrukcja tego budynku była drewniana. To nie były te czasy, kiedy budowano wzmocnienia stropy, wszystko popalone z wykorzystaniem stali. I to wszystko na pewno ucierpiało. To się przekłada na wytrzymałość kondygnacji, które nie zostały dotknięte pożarem, a zostały zalane wodą. No i teraz chcąc odbudowywać, eksperci będą musieli się wypowiedzieć. Czy masz wiedzę, z czego wynikł ten pożar? Jeszcze nie ma takiej diagnozy chyba, co? Nie ma oficjalnego komunikatu. Plotkami nie będę się zajmował, bo tak od czasu pożaru to już trzy wersje słyszałem. Ja słyszałem dwie. No jedna, znaczy dla mnie najbardziej prawdopodobna, to jest albo przypadkowe zwarcie w trakcie prac, albo wywołanie ogniska ognia w wyniku pracy, ale moje za małą wiedzę mam tutaj, żeby wypowiedzieć się. No te ekspertyzy na pewno będą później. Muszą być robione. Dzisiaj stan jest taki, że jest rzeczywiście ciężko i na pewno uczelnia sama sobie z tym tematem nie poradzi, prawda? Finansowo. To jest dla uczelni w tej chwili potężne wyzwanie, ponieważ... Ja wiem, jakby to było zapisu. Zapisu przyjechałby Kaczyński, druga tura, i by powiedział 100 milionów, 200 milionów macie. Tusk ma być w czwartek w Gorzowie. Może się chłop czegoś nauczył od was i też to powie. Oby. Aczkolwiek jeszcze wziąłbym poprawkę na to, że jak premier Szydło była przy pożarze katedry i obiecała pieniądze, to pieniądze były. Tu boję się, że Tusk przyjedzie, obieca, żeby wygrać kampanię, po czym powie, no pieniędzy nie ma i nie będzie. To wszystko Tuska wina, słuchajcie. Fabryczna 19, Roman Sondej jest dzisiaj ze mną. Krótką przerwę robimy, panie Romanie, i zaraz wracamy. Raz prędki, proszę.
19. Ruszamy. Jesteśmy ponownie, Sądej Błaszczak, Roman, a wszystkie Romki to fajne chłopaki. Panie Romanie, no jesteśmy po kampanii. Zajęłeś godne trzecie miejsce, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta, 15% z groszami. Dobry wynik. Dobry wynik, bo patrząc na wyniki moich kolegów z poprzedniej kampanii, kiedy PiS był na fali wznoszącej, to statystycznie mój wynik wygląda lepiej, więc pokazałem, że otwieram się na środowiska szersze niż prawica. A dlaczego ty się wstydzisz PiSu? Ja się nie wstydzę PiSu. Jak się nie wstydzisz? Ja brałem tą listę do głosowania, no mówię, na Sądeja zagłosuję, Prawo i Sprawiedliwość. Patrzę, bezpartyjny. No to jak to było? Tłumacz się teraz tym, którzy są za PiSem, czyli mi. No tłumacz się. Sytuacja jest bardzo prosta. Ja do 30 kwietnia jestem w trakcie wypowiedzenia w poprzednim miejscu pracy, czyli członek korpusu służby cywilnej. Muszę być bezpartyjny. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale już nie pracujesz, to już możesz być partyjny. Ale stosunek pracy nie wygasł. Ja jeszcze świadectwo pracy nie otrzymałem, więc dlaczego mam... Czyli jeszcze pensja idzie? Tak. Do 30 kwietnia, tak. Którego roku? Nie, tego. Takich przywilejów nie mogliście tego zmienić. Nie ma. Ja bym to zmienił, żeby tak przez 5 lat, powiedzmy, nie? Taka odprawa. I najlepiej, żeby z góry zapłacili. No są pewne rozwiązania w spółkach handlowych, gdzie ceni się wiedzę, dorobek pracowników i w jakiś sposób zabezpiecza się ich pobory. Podobnie jest w tych firmach, gdzie zabezpiecza się przed świadczeniem pracy na rzecz konkurencji. O, służba cywilna w tych rozwiązaniach się nie mieści. 15%, dobry wynik, jak powiedzieliśmy. Czym dla ciebie jest taka kampania? Bo no to chyba takie najważniejsze były wybory polityczne twoje, prawda? Jak do tej pory w twojej drodze politycznej. Ja po pierwsze po tych latach pracy... Po doświadczeniach samorządowych, bo 16 lat byłem radnym, 8 lat dyrektorem generalnym, 7 lat kuratorem oświaty, więc ta praca na granicy samorządu i administracji cały czas się przeplatała i posiadając no, szeroki ogląd spraw tego, jak pewne rzeczy można postrzegać, martwiłem się tym, że Gorzów drepcze w miejscu, że nie widzimy tutaj takiego impulsu, który pociągnąłby miasto na nową ścieżkę rozwoju. Ładne określenie, drepcze w miejscu. Bo mi się bardzo podoba, jak ktoś mówi, że stoi w miejscu. A drepcze w miejscu to jest poprawne. Drepcze w miejscu. No drepcze, myślę, tak. Można dreptać, ale być w miejscu. A stać w miejscu nie można, bo jak się stoi, to w miejscu. Proste, nie? No i efekt jest taki, że stwierdziłem, że mam parę pomysłów na to, jak sprawić, by to miasto ruszyło do przodu. A musi ruszyć do przodu, bo niestety konkurencja nam odjeżdża. Mam na myśli tutaj Zieloną Górę. To już w tym momencie to, co się dzieje wokół Zielonej Góry, wyprzedza nas o ładnych kilkanaście lat. No chociaż w żużlu jesteśmy lepsi, słuchaj. Tak. Nie tylko w żużlu, bo pewnie znaleźlibyśmy jeszcze parę dyscyplin, gdzie możemy rywalizować. W koszykówce damskiej. Może niedługo siatkarzy. Może niedługo siatkarzy. Taka dobra nowina poszła przed wyborami. Cuda się dzieją, prawda? No, informacja dla kibiców siatkówki w Gorzowie bardzo atrakcyjna. Sam pan prezes Sebastian Świderski przybył, żeby to powiedzieć. Nie, no fajnie, tylko się trzeba cieszyć. Mamy przecież kapitalną arenę Gorzów. No i jeśli uprawiać jakikolwiek sport, to najlepiej na najwyższym poziomie, prawda? No po to ta arena była budowana, żeby umożliwić rozwój dyscyplinom halowym, zespołowym w naszym mieście, które długo oczekiwały na to, żeby taką bazę mieć, a za tym idzie... A powiedz mi, fajnie jest na Fabrycznej 19, nie? Czy nie? Nie, przyjemnie. Na luzie, normalnie, można wypić. To znaczy ja piję, ty nie pijesz, ja wiem dlaczego. Przerwę zrobię, to może pan Sądej się napije wody chociaż. Fabryczna 19, krótka przerwa.
19. Ruszamy. No i jesteśmy ponownie, dwa rąki dzisiaj, Błaszczak Sunday, politycznie dzisiaj jest, no jeszcze obgadujemy trochę te ostatnie wybory, które tak de facto się jeszcze nie skończyły, tak, bo mamy drugą turę. Zaskoczenie dla ciebie, druga tura? Znaczy, zaskoczeniem nie jest druga tura, bo ja powiem, że kiedy analizowałem swoją szansę, a to już dostrzegałem, to było widać w rozmowach, jak miałem okazję rozmawiać z ludźmi, spotykając się z nimi przy różnych okazjach w kampanii, że dostrzegali to, co w mieście zostało zrobione, ale każdy miał jakieś ale do tego, co robi prezydent Wójcicki. Ja mówię, no może to jest ten czas, że zaczniemy patrzeć na argumenty, zaczniemy patrzeć na to, co się kryje za ofertą wyborczą, czy jest to program realny. No i taką decyzję podjąłem, więc druga tura nie była dla mnie zaskoczeniem. No ale z tego co wiem, Roman, byłeś przekonany, że to ty będziesz w tej drugiej turze, a nie Wilczewski. To bardziej w sferze oczekiwań było niż przekonania, ponieważ była mowa o pewnych sondażach, które robił i prezydent, i środowiska zbliżone do Platformy. Strasznie się różniły. One raz, że się różniły, a dwa, że po każdym takim sondażu mówiono o tym, że drugiej tury, że druga tura w Gorzowie będzie i nie było mówione, kto jest na drugim miejscu. Wymieniane były osoby, które były związane z grupą przeprowadzającą badania. Ponieważ tam się nie pojawiałem, no to mówię, może jest coś na rzeczy, jeżeli nie wymieniany jestem wśród kandydatów. Bo tak naprawdę w wyborach to nieważne, kto głosuje, ale ważne, kto głosy liczy, prawda? Tak samo jak w sondażach. Czasy chyba się zmieniły, chociaż pamiętam takie czasy wyborów nawet w naszym mieście, gdzie pierwszą turę wygrywał prezydent, a głosami rzędu chyba 50 parę głosów, 56 czy 57. A my w tamtym czasie, kiedy nie było elektroniki, kiedy nie było tego elektronicznego przesyłu danych z komisji, fotografując protokoły wywieszone na drzwiach rano, mieliśmy rozbieżności w stosunku do tego, co zostało spisane w momencie ogłoszenia. No chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Jędrzejczak był wybierany nieuczciwie. Nie, tego nie powiem, bo nikt tego nie zbadał, nikt tego nie sprawdził, więc trudno powiedzieć, bo też protokół mógł być omyłkowo wpisany, ale, więc ale jest dowodu sukces, nie mam. Ale jest sukces przy nazwisku Sunday, no bo zostałeś radnym. 5 radnych ma Prawo i Sprawiedliwość, tylko 5? Trzeba byłoby zadać takie pytanie. No zwróćmy uwagę na to, na wynik sumaryczny w mieście. Wynik sumaryczny w mieście pokazuje, że jesteśmy drugą siłą. 13 Platforma. Już nie mówię o kandydacie na prezydenta, jesteś mówię o wyniku ugrupowania. Trzecią siłą, bo wy drugą. Macie... Prezydent Wójcicki zyskał mandat dzięki ordynacji Donta. No bo dobrze, ale 2000... masz 6, wy macie 5, no. 2000 wyborców Rąku, nie oddało głosu. Ja wiem, że ty geografii uczysz, ale 6 jest więcej niż 5. No, czego ty nie rozumiesz? To jest Dont. No, to jest Dont. To jest Dont. Dont jest cholera tak skomplikowany, że moja żona, matematyczka, jak wiesz, to mi cały czas to tłumaczy. W 70% to rozumiem, no. No niestety taka jest siła Donta, takie są ceny demokracji. Natomiast siła Donta wynik, de facto wspiera silnych, prawda? Wynik powiedziałbym z innej perspektywy też zwrócił uwagę na wynik. Popatrzmy, że tendencje w ostatnim czasie dla Prawa i Sprawiedliwości nie były zwyżkowe. Pytanie, dlaczego? To jest... Narozrabialiście, to tak macie, no. Ja myślę, że to bardziej pokłosie obietnic, które sformował obecny rząd pod kierownictwem premiera. No i czekamy na realizację tych 100 postulatów. Ja już się boję wakacji, bo czekam na tą benzynę za 5,19 i nie mogę się doczekać. Wysoką politykę już weszliśmy. To przerwę zrobię. Ja sobie z Romkiem popolemizuję w przerwie, a zaraz wracamy, dobrze? Ale bądźcie z nami!
Wiosna 19. Ruszamy. No jest jedna zła wiadomość, to nasze ostatnie wejście Fabryczna 19. Powtórzę, bo warto. Roman Sondy jest dzisiaj ze mną. Fajny facet, choć z PiSu. Trudno. Jakieś wady człowiek musi mieć. Nie, ale ja też zapisem jestem. No, nazwisko Błaszczak, rozumiem. Zresztą, wiesz co, Romek? Ja na ciebie głosowałem, wiesz? Dziękuję. No, cała przyjemność po mojej stronie. Znaczy, na Wójcickiego też głosowałem, na Wilczewskiego, na Bachalską, ale na tą panią nie głosowałem. No tak, żeby... Tak można było, czy nie? No nie można było. O kurde, chyba, to teraz mi dopiero oddałeś mówisz. Oddałeś głos nieważny, bo ja to wygląda tak, że oddałeś głosy na wszystkich nie, kandydatów. Nie, poważnie to na ciebie głosowane. Jak przyjdzie Wójcicki, powiem mu dokładnie to samo. No, powróżymy z fusów? No możemy. Mówię o drugiej turze. Druga tura. Kto wygra? Ja mam swojego kandydata, tylko... Nazywa się Roman Sondaj. Boję się powiedzieć, kto, z bardzo prostej przyczyny, żeby mu nie zaszkodzić, bo zaraz się, zaraz się dowiemy, że kandydat popierany jest przez kandydata z PiSu. Inaczej, to powiedz tylko mi to, ja to wytnę i tego nie puszczę, dobra? Nie, na, no to na kogo? Nie, powiem tak... No chyba nie na Platfusa. Ja na pewno pomimo całej sympatii do Piotra, na Piotra głosować nie będę. To okay. Ustalmy połowę. Czyli na Wójcickiego. Ponieważ... A czy to dobrze dla miasta, żeby Wójcicki był prezydentem? No bo skoro rządzi Koalicja Obywatelska, ma 13 radnych na 25, skoro ma sejmik województwa, skoro ma premiera i rząd, to może niech wezmą całą odpowiedzialność. Problem polega na tym, że kadencje w samorządzie są 5-letnie. To trochę dużo czasu i nie możemy stać w miejscu i czekać na to, co się wydarzy, bo tracimy na tym. Więc ja uważam, że trzeba grać w taki sposób, aby zebrać ludzi, którym naprawdę zależy na rozwoju Gorzowa, na tym, żeby Gorzów ruszył do przodu. Czyli co? Jesteśmy za Wójcickim. Jak mi powiesz, to ja tak zrobię. Skoro ja oddałem głos na ciebie, to teraz mi wytłumacz, na kogo mam głosować, no. Nie chciałbym, aby Platforma opanowała całe struktury władzy, to po pierwsze. Dlatego, że za moment będziemy słyszeć, że to, co się nie udaje po stronie rządowej, bo brakuje pieniędzy, nie można zrobić w samorządzie, bo też brakuje pieniędzy. Ja tego nie kupuję, dlatego tego się boję. Nie wierzę w obietnice, chociaż niektóre pomysły w tropach wilka mi się podobały. Ale chyba sam Piotr nie wierzy w skuteczność, bo zaczęliśmy drugą turę wyborów i dyskusji o programie już nie ma. Jakoś mi tego brakuje. Tak kto chce tego słuchać poza wami? My chcemy konkretów. No ludzie chcą konkretów, no. Więc jeżeli pojawia się konkret w postaci darmowej komunikacji w tropach wilka, no, u ciebie w programie też to było. Nie, u mnie była darmowa komunikacja dla uczniów i studentów. Dla młodzieży, dla młodzieży i dla emerytów. Nie a było, ja ani nie jeden, ani drugi. Nie było dla wszystkich. Natomiast nie ukrywam, że to był pierwszy krok do analizy, ponieważ... są miasta, jeżeli, gdzie komunikacja tak, są miasta, ja o tym też myślałem. Jest są darmowa miasta, i dobrze to funkcjonuje, nie? I to nie specjalnie generuje zwiększone koszty dla przewozów. Tylko pytanie, jak to jest zarządzane. Romek, wiesz co, nie lubię tego mówić, ale muszę kończyć program, wiesz? Czas się skończył. Wiesz co, Błaszczak jak zwykle wypadł fantastycznie. Tak ludzie byli na mieście, ale chcę powiedzieć tobie, że premiera, bo pierwszy raz jesteś u mnie w programie, bo zawsze mi odmawiałeś, świetnie wypadłeś. Pokazałeś, no to, że jesteś facetem, wiesz, na luzie i nawet sobie z Błaszczakiem dajesz pierwsze radę. Koty za płoty, nie odżegnuję się, jak będę miał zaproszenia, skorzystam. O, to mi się podoba. Słuchajcie, kochani, Roman Sondaj był dzisiaj ze mną. Poczekaj, jeszcze mam jedno pytanie, bo ty jesteś najlepszym znawcą i analitykiem Speedwaya. Kto będzie mistrzem Polski w tym roku i dlaczego Stal Gorzów? Już odpowiedziałeś i to nie trzeba wielkiej filozofii, bo to... Serducho. Jak się tu, to człowiek nie patrzy racjonalnie. To tak będzie i ja to też tak czuję. No i żeby Falowaz nie spadł, ale żeby był przedostatni. Fabryczna 19, dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
19. Ruszamy.